ludzie z Orleanu i statku w chmurach. Załoga szamana miała nie lada problem. Jeszcze przed godziną, gdy wychodzili z kancelarii królewskiej, wszyscy byli bardzo podekscytowani. Nic dziwnego, bo właśnie zlecono im zaszczytne, a zarazem arcyciekawe zadanie. Z ust samego kanclerza królewskiego usłyszeli, że królewski statek pocztowy ma popłynąć do Burgi, by przywieźć stamtąd arrasy, które ozdobią zamek na Wawelu. Byli tak żądni nowych przygód, że po drodze do portu zastanawiali się, czy nie wypłynąć jeszcze tego samego dnia. Waldemar w trakcie ich nieobecności miał uzupełnić zapasy jedzenia. Więc wystarczyło tylko posłać Pomarcza, który korzystając z tego, że jest w Krakowie, odwiedził Uniwersytet Jagielloński. Odbywało się tam seminarium naukowe i Marczu nigdy by sobie nie wybaczył, gdyby choć przez chwilę nie posłuchał wykładów przybyłych na kongres uczonych. Jednak gdy weszli na statek, ujrzeli Waldemara z kapsułą, taką, w jakiej gołębie pocztowe przenoszą listy. Wiadomość, jak się okazało, była przeznaczona dla Matyldy. List wysłał z francuskiego Orleanu jej dziadek, Bertrand. Szaman znał go bardzo dobrze, bo to właśnie Bertrand, kiedy przed 30 laty odwiedził Polskę, zbudował królową Jadwigę. Był to człowiek o wielu talentach, który jednak szybko nudził się tym, co robił i wciąż szukał nowych wyzwań. Królowa Jadwiga była więc jedyną szkutą, jaka wyszła spod jego ręki. Dlatego śledził jej losy i od czasu do czasu pisał do szamana, by o nią zapytać. Przy okazji dodawał parę słów o sobie, dzięki czemu szaman wiedział, że po powrocie do Francji Bertrand zaczął handlować winem i dorobił się znacznej fortuny. Wszyscy byli ciekawi, co tym razem skłoniło Bertranda do wysłania listu. Kiedy Matylda otworzyła kapsułę, okazało się, że wieści nie są dobre. Stary Bertrand pisał, że zbankrutował, bo w pogoni za nowymi wyzwaniami niefortunnie zainwestował swoje pieniądze. Co gorsze, pisał też, że jest ciężko chory i że o niczym już nie marzy, prócz tego, by ujrzeć swoją ukochaną wnuczkę Matyldę. I teraz siedzieli niepewni, co dalej zrobić. Czy realizować zadanie powierzone przez kancelarię królewską, czy płynąć do Orleanu. Królowi się nie odmawia, ale wyglądało na to, że Bertrand jest umierający, a Matylda bardzo chciała zobaczyć dziadka. Szaman zasiadł nad mapami, patrzył na nie, mierzył odległości, porównywał drogi, ale niczego nie wymyślił. Z Burgi do Orleanu było daleko i tylko cud mógłby sprawić, by dotarli tam i wrócili na czas z arrasami. Nie, to było niemożliwe. Musieli wybierać. Albo król, albo Bertrand. Kiedy na statek wrócił Marczu, wciąż siedzieli na pokładzie i dyskutowali. Szaman krótko poinformował go, jaki mają problem. Marczu przez chwilę nic nie mówił. Myślał. Coś tam mruczał pod nosem, kręcił głową, jakby sam sobie nie dowierzał. Wreszcie powiedział. Wiecie, że byłem na kongresie naukowym. No wiemy, ale co to ma do rzeczy? Zapytała Matylda. A to, że do Krakowa przyjechało dwóch naukowców. Jeden z Węgier, drugi z Rumunii. I opowiadali o swoich wynalazkach. Obaj wymyślili niezwykłe machiny latające, balony ogrzewane ciepłym powietrzem. Obaj przekonywali, że ich machiny potrafiłyby udźwignąć wielkie ciężary, a każdy z nich przechwalał się, że potrafi zrobić większy, mocniejszy, bardziej wytrzymały balon. W końcu pokłócili się i postanowili, że nie wyjadą z Krakowa, dopóki nie rozstrzygną, który wynalazek jest lepszy. Jak wychodziłem z uniwersytetu, obaj biegli do swoich warsztatów, by jak najszybciej zacząć budowę. Za tydzień balony mają być gotowe i wtedy obaj wynalazcy staną do zawodów. Ten, który wygra, zdobędzie wielką sławę. Ale co to znaczy dla nas? Nie rozumiała Matylda. Jeśli obaj mówią prawdę, oznaczałoby to, że takie machiny mogłyby udźwignąć statek.
Gdyby udało mi się ich przekonać, by zamiast ze sobą rywalizować, zaczęli współpracować i przenieśli naszą królową Jadwigę do Orleanu. Taki wyczyn obu dałby nieśmiertelną sławę. Załoga słuchała słów Marcha z zapartym tchem. Dopiero teraz uświadomili sobie, że pojawiła się szansa, by nie zawieść zaufania króla, a jednocześnie spełnić prośbę Bertranda. To był ten cud, którego potrzebowali. To wspaniały pomysł, Marczu. Musisz ich do tego przekonać. Nie siedź tak, nie traćmy czasu. Biegnij, poganiali go. Ale Marczu wciąż miał niepewną minę. Jest jeden problem, odezwał się wreszcie. Jaki? Zapytali wszyscy jednocześnie. Balony lecą tam, gdzie wieje wiatr. Więc nawet jeśli uda się podnieść statek, nie wiemy, jak dużo czasu zajmie nam lot, powiedział i zasępił się. Radość, która przed chwilą malowała się na twarzach Matyldy, Marii, Waldemara i Krisa, uleciała równie szybko, jak się pojawiła. To był problem, którego nie byli w stanie rozwiązać. Nie potrafili zmusić wiatru, by wiał tam, gdzie chcieli. Ile zajmie budowa maszyn? Przerwał ciszę szaman. Jeśli uczeni zjednoczą siły, w 3 dni powinni sobie poradzić, odpowiedział Marczu. Idź do nich i spróbuj ich przekonać do swojego pomysłu. A wiatrem się nie przejmujcie. Wiatr zostawcie mnie, powiedział nagle szaman, który wstał z tajemniczą miną. Do zobaczenia za 3 dni. Dodał i zszedł ze statku. Spojrzeli na siebie zdumieni, ale znali szamana i wiedzieli, że nigdy nie zdarzyło się, by ich zawiódł. Marczu zerwał się więc i pobiegł spotkać się z uczonymi. Był pełen obaw, ale poszło łatwiej niż się spodziewał. Wbrew temu, co zapowiadali, każdy z nich obawiał się, że przegra rywalizację z drugim. Więc szansa, by obaj wyszli ze starcia zwycięsko, była świetnym rozwiązaniem. Skwapliwie z niego skorzystali. Tym bardziej, że zadanie było niezwykłe i gdyby udało im się je wykonać, usłyszałby o nich cały świat. Tak, to było godne ich wyzwanie. Z zapałem zabrali się więc do wspólnej pracy. Kilka godzin zajęły im pomiary statku i obliczenia. Jak duży musi być balon, by go udźwignąć i ile trzeba paliwa, by ogrzać w nim powietrze. Potem Waldemar zajął się drewnianą konstrukcją, której projekt dostał od naukowców. Konstrukcja była tak pomyślana, by bezpiecznie połączyć balon ze statkiem. Matylda zaś ruszyła do znajomych kupców na poszukiwanie materiału, z którego miał być uszyty balon. A kiedy już znalazła odpowiedni, zaprosiła do pracy zaprzyjaźnione krawcowe i wspólnie pod okiem naukowców zabrały się do szycia. Prace szły sprawnie, szybko, bez niespodzianek. I nawet ci, którzy nie do końca wierzyli w powodzenie tego szalonego przedsięwzięcia, z każdą chwilą coraz bardziej zarażali się optymizmem. Tym bardziej, że naukowcy przedstawili im wszystkie obliczenia, dokładnie odpowiadali na ich pytania i wyjaśniali wątpliwości. Zanim jeszcze prace się skończyły, wszyscy byli pewni, że balon bezpiecznie zaniesie ich do Francji. Rankiem 3 dnia Maria i Chris ruszyli do lasu. Szaman miał nadzieję, że uda mu się pomóc Bertrandowi, a jeśli nie, to chociaż nieco ulżyć mu w cierpieniu. Więc zanim zniknął, zostawił Marii listę składników niezbędnych do sporządzenia tajemnych mikstur. W południe wrócili ze świeżo zebranymi ziołami. Nim zaszło słońce, wszystko było gotowe. Ze statku wyniesiono każdą niepotrzebną rzecz, by królowa Jadwiga była jak najlżejsza. Potem przymocowano do niej złoty balon. Naukowcy jeszcze raz sprawdzili wszystkie śrubki i węzły, by w powietrzu podróżników nie spotkały niemiłe niespodzianki. Brakowało tylko szamana. Marczu po raz kolejny słuchał instrukcji uczonych, jak obchodzić się z balonem. Gdy usłyszeli szum i krótkie, piskliwe dźwięki, podobne do dźwięku trąbki. Po chwili obok nich wylądowały 3 okazałe gryfy. Miały głowy i skrzydła orłów, a ciała i łapy lwów. Wszyscy byli tak przerażeni nagłym pojawieniem się pięknych, ale przerażających zwierząt, że niechybnie rzuciliby się do ucieczki,
gdyby nie to, że na jednym z gryfów siedział szaman. Przebywałem kiedyś z wizytą u moich serdecznych przyjaciół w Niemczech, w Greifswaldzie, zaczął opowieść szaman, kiedy już wszyscy ochłonęli z zaskoczenia. Okazało się, że mogę pomóc jednemu z synów władcy, który od lat cierpiał na nieznaną chorobę. W dowód wdzięczności poznano mnie z gryfami i nauczono, jak je przywołać w razie potrzeby. Jest to skomplikowane, zabiera sporo czasu, a poza tym nigdy nie można być pewnym, że gryfy się zjawią. To wspaniałe, mądre i dumne zwierzęta. Nie zawsze mają ochotę służyć ludziom. Na szczęście tym razem się zgodziły. Naukowcy nie byli zadowoleni z obecności gryfów. Obawiali się, że to im, a nie ich machinie, przypadnie cały splendor. Ale kiedy zrozumieli, że gryfy jedynie nadadzą odpowiedni kierunek ich balonom, szybko obmyślili, w którym miejscu przymocować liny, które chwycą w swoje szpony. Teraz już wystarczyło wsiąść do statku i ruszyć w drogę. Tuż po zachodzie słońca załoga pożegnała się z naukowcami i zapaliła ogień pod balonem. Materiał zaczął się wypełniać ciepłym powietrzem. Wszyscy wstrzymali oddech. Czekali w napięciu na pierwsze drgnienie statku. Balon był już niemal wypełniony, ale nic się nie działo. I kiedy w ich serca wdarły się pierwsze oznaki zwątpienia, nagle poczuli, że unoszą się w górę. W pierwszej chwili radość przeplatała się w nich ze strachem, ale szybko została sama radość. Statek dostojnie wznosił się w górę, a gdy był już wysoko, gryfy naprężyły liny i skierowały go w kierunku północno-zachodnim. Wszystko szło zgodnie z planem. Pogoda była idealna, niemal bezwietrzna. Nad nimi połyskiwały gwiazdy. Maria z Matyldą stały na rufie statku, wpatrzone w dół, w śpiące wioski, w szachownice pól, lasów. Podziwiały Wisłę, która z tej perspektywy wyglądała jak błękitna wstążka. Później już nic nie mogły dojrzeć, bo zrobiło się całkiem ciemno. Lecieli w nocy, żeby nie wzbudzać niepotrzebnego zainteresowania. Przed świtem dolecieli do miasteczka Greifswald, w którym postanowili spędzić dzień. Tu gryfy czuły się doskonale, były przecież u siebie, co stało się dodatkowym argumentem za odpoczynkiem w tym właśnie miejscu. Chris i szaman delikatnie zmniejszali ogień, a potężne i mądre zwierzęta ustawiły statek tak, by wylądował na rzece Ryk, która za miastem uchodziła do morza. Spali cały dzień. Wieczorem z nowymi siłami wzbili się w powietrze. Pogoda nadal im sprzyjała. Zaczęło nawet powiewać w kierunku zachodnim, więc gryfom było łatwiej ciągnąć balon. Szybko zbliżali się do Orleanu. A im bliżej niego byli, tym częściej pytali Matyldę o Bertranda. Aż wreszcie, lecąc pod rozgwieżdżonym niebem, Matylda zaczęła opowiadać historię dziadka. Opowiadała, jak kiedyś był bardzo dobrym, wesołym człowiekiem, jak nosił ją na rękach i jak bawiła się z nim w chowanego, o wspólnych wędrówkach po polach i konnych wycieczkach. A przede wszystkim o Loarze, ukochanej rzece dziadka, po której pływali smukłymi, zwinnymi łódkami z żaglami, w jego ulubionym czarnym kolorze. Ona udawała pirata, a on uczył ją, jak rozpoznać, którędy płynie główny nurt i jak omijać mieliznę. To dzięki niemu pokochała rzekę na całe życie. Ale też i o tym, że im bardziej wzbogacał się w handlu z winem, tym mniej ufał innym. Podejrzewał wszystkich, a w szczególności rodzinę, że są nieszczerzy, a ich sympatia do niego wywołana jest tylko i wyłącznie posiadanym bogactwem. Stał się tak nieznośny, że większość bliskich, znajomych i przyjaciół zaczęła się od niego odsuwać, aż w końcu został sam. Dlatego Matylda była zaskoczona prośbą dziadka, by go odwiedzić. Zastanawiała się, czy to nie ciężka choroba sprawiła, że zaczął życzliwiej myśleć o rodzinie. A może strata bogactwa uzmysłowiła mu, co w życiu jest najważniejsze? Lecieli zasłuchani w głos Matyldy. Gdy w oddali, ujrzeli wijącą się Loarę. O świcie zobaczyli Orlean.
Szaman zmniejszył płomień i balon łagodnie zaczął się obniżać. Gryfy pociągnęły ich ku rzece i po chwili łódź osiadła łagodnie w jednej z licznych zatoczek, z dala od ciekawskich oczu. Kiedy ruszyli za Matyldą w stronę domu Bertranda, słońce stało już wysoko na niebie. Bertrand zdumiał się, gdy ich zobaczył. Nie spodziewał się odwiedzin, a jeśli już, to samej Matyldy. Ale jeszcze nie teraz, później, znacznie później. Wiedział, ile czasu wymaga przebycie tak długiej drogi. Trzeba by być ptakiem, by pokonać ją tak szybko. Był tak słaby, że ledwo usiadł, by uściskać Matyldę. Ale gdy opowiedziała mu, w jaki sposób dotarli do Orleanu, ożywił się, nabrał rumieńców i przez moment wydawało się nawet, że zaraz wstanie z łóżka. Latająca machina, gryfy, mój Boże, nie do wiary, szeptał z przejęciem, a potem rozpłakał się. Uświadomił sobie bowiem, że choć wysłał list do Matyldy, to ani przez chwilę nie wierzył, że przyjedzie. Był chorym, zgorzkniałym, czekającym na śmierć starcem. Samotnym od czasu, gdy uznał, że bliscy nie kochają jego, tylko pieniądze, które udało mu się zdobyć. Więc teraz, gdy je stracił, nie spodziewał się, że Matylda go odwiedzi. Po co miałaby ruszać w tak długą drogę? Tylko dla niego? Nie, to niemożliwe. A jednak zjawiła się. Kiedy ujrzał ją, zrozumiał, jak bardzo się mylił i jak bardzo skrzywdził swoimi podejrzeniami bliskich. Musiał to naprawić. Matylda sprawiła, że przestał myśleć o śmierci. Znów chciał żyć. Kiedy więc szaman przygotował swoje maści i ziołowe napary, nie protestował, poddał się kuracji. A że szaman jak nikt znał się na uzdrawianiu, po 3 dniach Bertrand wstał z łóżka o własnych siłach i od razu kazał się zaprowadzić do zatoczki, w której stała królowa Jadwiga. Nie mógł dłużej czekać. Musiał zobaczyć swój ukochany statek, niezwykły balon, który go do niego przyniósł i rzecz jasna, gryfy, o których do tej pory myślał jak o stworach z baśni. Zachwycał się nimi jak dziecko, a gryfy, doceniając jego podziw, pozwoliły mu się nawet dotknąć. Szaman uznał, że mając balon i gryfy, mogą sobie pozwolić na dłuższy pobyt w Orleanie. Postanowił więc, że zostaną u Bertranda jeszcze kilka dni. Tym bardziej, że wymagał jeszcze leczenia. Załoga szkuty chciała nacieszyć się miastem, a Matylda dziadkiem. Wreszcie jednak nadszedł dzień pożegnania. Zebrali się w zatoczce i właśnie zaczęli wiązać balon do królowej Jadwigi, gdy zza zakrętu rzeki wyłonił się okazały statek. Bertrand na jego widok zbladł i zachwiał się tak mocno, że gdyby nie Matylda, z pewnością by upadł. Ja chyba śnię, wyszeptał słabo. Statek był piękny i duży, ale nie aż tak, żeby na jego widok mdleć. Dziadku, co się dzieje? Zapytała Matylda. Ale Bertrand nie mógł wykrztusić ani słowa. Patrzył na płynący statek i z trudem oddychał. Nie uwierzycie, odezwał się wreszcie po dłuższej chwili. To statek Gaetana, mojego wspólnika. Popłynął do Chin po szafran, najcenniejszą przyprawę świata. Przeznaczyłem na nie wszystkie swoje oszczędności. Ale po kilku miesiącach od wypłynięcia przestały do mnie przychodzić wiadomości od niego. Czekałem na nie każdego dnia przez ponad 5 roku, a potem uznałem, że okręt zatonął, porwali go piraci, albo co gorsza, Gaetan oszukał mnie i zniknął z moimi pieniędzmi. Nie sądziłem, że go jeszcze kiedykolwiek zobaczę, więc nie dziwcie się, że na jego widok odjęło mi mowy. Jeśli Gaetan wiezie szafran, będę bogatszy niż kiedykolwiek byłem. Wiózł. Już po chwili śmiech przeplatał się z łzami radości, okrzyki z nieskładną i pospieszną opowieścią kapitana. Były w niej morskie węże, podstępne syreny, zdradzieckie skały i wojownicze plemiona tubylców. Gaetan zdziwiony był, że Bertrand nie miał od nich żadnych wiadomości, bo co parę tygodni wysyłał mu gołębia. Żaden z nich do Orleanu jednak nie dotarł.
Będziemy mieli dużo czasu, by o wszystkim porozmawiać, przerwał mu Bertrand. Póki co, wybacz, Gaetanie, że w ciebie zwątpiłem. To niezwykłe, że pod koniec moich dni życie daje mi najcenniejsze lekcje. Cóż, lepiej późno niż wcale. Ale teraz musimy pożegnać naszych przyjaciół. Kiedy wreszcie szaman zarządził start balonu, Bertrand, znów bogaty i dzięki niezwykłej kuracji szamana zdrowy, żegnając się z Matyldą, obiecał, że niedługo zwoła rodzinny zjazd. A dziękując szamanowi za kurację, powiedział: gdybyście nie przybyli, być może nie doczekałbym powrotu statku Gaetana, a na pewno nie zrozumiałbym tego, co rozumiem teraz, że żadne pieniądze nie są i nigdy nie będą ważniejsze od rodziny i przyjaciół. Dziękuję wam za to z całego serca. Bywajcie i do zobaczenia. I wręczył mu woreczek z szafranem. Podczepiona do balonu królowa Jadwiga bezpiecznie dotarła do Brugi, a potem z arrasami dla króla do Krakowa. Wkrótce o wynalazku dwóch uczonych z Węgier i Rumunii usłyszał cały świat. Choć długo jeszcze nie było śmiałków, którzy odważyliby się korzystać z balonów. Lepiej powiodło się szafranowi. Szaman przekazał woreczek z przyprawą królowi, a kiedy królewscy kucharze użyli go do przyrządzania ryb i ciast, zachwytom nie było końca. Nawet niewielka ilość przyprawy nadawała potrawom niezwykły kolor i smak. I chociaż na cenny szafran nie było stać biednych ludzi, jego sława dotarła i do nich. To właśnie z jej powodu przez wiele długich lat rudych ludzi nazywano szafrańcami.